Posłuchajcie, będziemy mówili o głodzie, którego doświadczamy, i odczuł głód, jak zacząłem na wejściu. Natomiast wcześniej, żebyśmy zrozumieli, czym jest głód, gdzie on się rodzi, jaka jest jego struktura, musimy troszeczkę powiedzieć o antropologii, czyli o takiej nauce o człowieku, z czego człowiek się składa, jak jest zbudowany. I dzisiaj powiemy, skąd się bierze głód oraz po co on w ogóle jest, po co nam go Bóg daje. I generalnie w człowieku możemy wyróżnić takie dwie sfery. Cielesną i duchową. Każdy z nas ma w sobie te dwie sfery i to nas odróżnia od zwierząt, że mamy duszę żywą, daną przez Boga, rozumną. Mamy świadomość, jesteśmy zdolni do miłości. Ale w tym człowieku możemy wyróżnić takie trzy podstawowe obszary, trzy podstawowe sfery. Pierwszy to jest tak zwany bios, nasza biologia. Czyli to wszystko, co nas tworzy tak fizjologicznie. Organy, krew, no wszystko, hormony. I to wpływa na człowieka, to go kształtuje. Żołądek, myślę, że to, jeżeli mówimy o głodzie, to żołądek będzie też ważny. Nie, i to jest wszystko, to jest jeden obszar. Drugi obszar to jest tak zwany psyche, czyli ten taki psychiczny. I tutaj będą się mieściły wszystkie takie rzeczy związane z naszą emocjonalnością, z naszymi przeżyciami, z naszą uczuciowością, z naszą afektywnością, z tym wszystkim, co jest takie, z jednej strony nie podlega ocenie rozumu, z drugiej strony też jest niematerialne. Nie, my możemy podjąć refleksję nad emocjami, na przykład dzisiaj była mowa o gniewie, który się zdradza, który prowadzi do śmierci. To jakby to jest trochę poza naszą kontrolą. Pytanie, co my potem z nim zrobimy. Nie? I to jest w sferze tych psyche, tych emocji. No i trzeci obszar to jest tak zwany grecki nous, czyli duch. I tam się mieści rozum i wola. Intelekt, nasze rozumowanie. I jakby to jest trzecia sfera, bardzo mocno otwarta na Boga, która jest dana też przez Boga. I żeby zrozumieć człowieka, to właśnie musimy mieć cały czas w pamięci te trzy sfery i one wzajemnie się przenikają. One wzajemnie się uzupełniają. I jeżeli któraś z nich nie działa, czy nie funkcjonuje dobrze, to wtedy ciężko jest rozwijać inne. Na przykład masz problemy w sferze tej biologicznej. Nie wiem, boli cię ząb, albo masz akurat, nie wiem, biegunkę. No to ciężko jest się skupić na modlitwie, na tym na przykład, albo na nauce do jakiegoś egzaminu, no bo czujesz, że coś nie gra, że zaraz może coś tutaj się stać, no nie? I mamy, i z drugiej strony, jeżeli człowiek ma na przykład problemy emocjonalne jakieś, to ciężko mi jest się modlić, jest jakiś rozbity. A z drugiej strony, jak emocjonalnie jest gdzieś rozbity, to ciężko jest, nie wiem, też fizycznie się zaangażować w różne rzeczy. Więc te trzy sfery się przenikają i są też takie sfery, które są w różnych rzeczach. Na przykład mamy fizycznie ciemność, nie? Ja na przykład wyłączę mi światło, przeżywam ciemność, ale ta ciemność też może przeżywać czy być obecna w sferze tej duchowej. Ja nie widzę nic, nie widzę Boga, nie doświadczam Go, nie przeżywam Jego obecności. No i to jest jakiś tam problem. Mamy inne, nie wiem, na przykład brud. Ja często tego doświadczam, mam w pokoju, no nie? Boję się mieszkać sam, przeżywam lęki, więc mieszkam z brudem albo z bałaganem. No nie, ale też mówimy o pewnym brudzie, który jest niematerialny, który jest w naszej duszy. To jest inny obszar. I słuchajcie, tak też jest z głodem. Głód jest obecny we wszystkich trzech sferach. Jest obecny w tej sferze biologicznej. Ja przeżywam głód, bo po prostu mój żołądek potrzebuje jedzenia, mój organizm potrzebuje odżywiania się. No i teraz, jeżeli on nie jest zaspokojony, to żołądek wysyła maila do głowy: słuchaj, zjedz coś. Bo twój organizm potrzebuje energii.
ma bardzo konkretne potrzeby. I okej, ja mogę przez pewien czas się wzbraniać przed czymś, nie jeść czegoś. Ale w pewnym momencie to zacznie wychodzić, to zacznie mnie zjadać. Nie? W sensie takim, że ja zacznę myśleć tylko o tym. I też wprowadzenie się w pewien etap, w pewne doświadczenie głodu na tym poziomie fizycznym jest też bardzo potrzebne. Za chwilę powiemy dlaczego. Ja na przykład przeżyłem to bardzo mocno, kiedyś schodząc z Orlej Perci, konkretnie z Krzyżnego, to jest ostatni szczyt na Orlej Perci, i skończyła mi się woda. Przeżywałem olbrzymie pragnienie. I wiedziałem w perspektywie, że słuchajcie, że za godzinę dojdę do strumienia, że się napiję, ale ja miałem pragnienie, miałem duże pragnienie, bo już mi się woda skończyła po całym dniu, i wiedziałem, że nie mogę go zaspokoić w danym momencie. I to mi też bardzo mocno pokazało te pragnienia w innych obszarach. I drugie to doświadczenie, kiedy się pości, kiedy się długo pości, to wtedy zaczynasz doceniać smak innych potraw. Jak na przykład 3 dni, słuchajcie, o chlebie i wodzie jedziesz, to 4. dzień jak zaczynasz i posmarujesz kromkę chleba masłem, to masło ma taki smak, to ty nigdy w życiu nie jadłeś takiego masła, jak po 3 dniach postu. I ten wymiar taki fizyczny pozwala nam docenić. Jeżeli ja przeżywam jakiś głód na tej sferze fizycznej, to potem mogę docenić to, co mam. Te rzeczy takie fizyczne i też to jedzenie. Ale też w sferze biologii, w tej sferze psychicznej, w sferze emocjonalnej. Ja mogę przeżywać jakiś głód. Mam na przykład głód czy brak poczucia miłości, poczucia akceptacji, poczucia bezpieczeństwa. Nie? I to jest ten głód na poziomie psychicznym. I one będą się gdzieś objawiały. I to tak jak na poziomie fizycznym, słuchaj, jesteś głodny, I musisz coś zjeść i żołądek wysyła maila do mózgu, że trzeba coś zjeść, tak samo na poziomie psychicznym. Mam jakąś emocję, mam coś, jakiś obszar, w którym ja czuję głód, w którym czuję jakiś brak. No to ta emocja, to doświadczenie wysyła maila, zaspokój to. Zjedz coś, żeby zaspokoić ten głód. I jutro będziemy mówili o tym, co najczęściej zażeramy? Nie na tym poziomie fizycznym, ale na tym poziomie psychicznym. No i mamy oczywiście ten wymiar duchowy, gdzie też w jakiś sposób doświadczamy Bożej obecności. Albo jej nie doświadczamy i przeżywamy głód. I tak jak wam pokazywałem, czy mówiłem w tej sferze fizycznej, nie, że ja odczułem pragnienie wody, którego nie mogłem zaspokoić, i dopiero potem jak pijesz, to czujesz smak tej wody, to czujesz smak tego kotleta, czy czegokolwiek innego, który jesz po poście, tak samo jest w tej sferze duchowej. Głód jest potrzebny, żebyśmy mogli docenić, jak Bóg jest ważny, jak bardzo się za Nim stęskniliśmy. Głód jest potrzebny, żeby się oczyścić. Więc czym jest głód? Głód jest niezaspokojeniem jakiejś potrzeby w jednej z 3 konkretnych sfer. Głód jest niezaspokojeniem jakiejś potrzeby w jednej z tych 3 sfer. I to, o czym mówiłem troszeczkę kilku osobom tutaj, jak rozmawialiśmy przed mszą, jeszcze zanim się wszyscy zjechali, że dzisiejszy świat mówi nam bardzo mocno: masz potrzebę, zaspokój ją. Od razu, bodziec, reakcja. Nie wiem, pojawia się potrzeba, jesteś głodny, idź do Maka. Fast food. No nie mamy, wszystko jest szybkie. Weź, zaspokój, zjedz. To też jest ważne, nie potem na przykład w sferze miłości. Mam potrzebę miłości, nie zaspokojona, no to zaspokój sobie jakoś.
najczęściej przez seks. Jest fajnie, jest przyjemnie. Nie? Pojawia się jakaś potrzeba, zaspokój ją. I to się przekłada potem na sferę duchową. Z jednej strony zabijamy w sobie potrzebę głodu duchowego przez michę, przez konsumpcję, przez erotykę, przez inne rzeczy, a z drugiej strony, kiedy już jakby trwamy w modlitwie, trwamy w byciu z Bogiem, pojawia się głód, no to my się frustrujemy, my się denerwujemy. Dlaczego Ty, Boże, nie przychodzisz? Dlaczego ja czuję ten głód? Nie jestem przyzwyczajony w tym świecie do przeżywania głodu, więc ja odchodzę, ja rezygnuję z modlitwy, ja nie będę z Tobą. Bo ja proszę, a ty mi nie dajesz tego, co ja chcę. Więc ja odchodzę. Bo mamy dzisiaj taką mentalność w świecie. Nie? I ona nam utrudnia przychodzenie do Boga. I teraz ważne, żeby sobie uświadomić, że jest taka zasada, tak zwana halt, z czterech angielskich słów, która mówi, że człowiek w tych momentach najczęściej będzie zażerał, będzie wchodził w różne rzeczy, o których będziemy mówili jutro. Halt, czyli hungry, gdy jesteś głodny, angry, zły, lonely, samotny, tired, zmęczony. Nie? I jeżeli pojawiają się te cztery rzeczy, to najczęściej na coś się rzucimy. Masz w domu starą, czerstwą bułkę. Generalnie nic apetycznego. Wstałeś rano o 7, poszedłeś na uczelnię, było bardzo wiele zajęć, nie było czasu na to, żeby cokolwiek zjeść, żeby gdziekolwiek się zatrzymać. Wracasz do domu i widzisz tą starą, czerstwą bułkę i po prostu ze smakiem ją zażerasz. Bo jesteś głodny i to jest jedyne, co ci zostało. Już ci kompletnie nie chcesz iść do sklepu, żeby coś kupić. Zapomniałeś coś kupić. Nie? Niby takie oczywiste i się nikt tym nie dziwi. A pomyśl, że tak postępujesz w kwestii psychicznej albo duchowej. Nie? Że pojawia się jakiś głód psychiczny albo duchowy i zażerasz starą, czerstwą bułkę. Co może być tą starą, czerstwą bułką? No nie, i najczęściej w tych sytuacjach, kiedy będę zły, angry, lonely, samotny, tired, zmęczony, to będę się rzucał na moją czerstwą bułkę. I teraz, po co jest ten głód potrzebny? Co on nam daje? Po pierwsze, głód obnaża nasze uczucia, nasze emocje, nasze motywacje, to, co jest głęboko gdzieś w nas ukryte, co w normalnej rzeczywistości nie jest dostrzegalne. Ja autentycznie to coś takiego doświadczyłem, słuchajcie, raz na Kulu. Z kolegą się umówiliśmy na to, że pójdziemy tam na jakąś pizzę, że nie będziemy szli na kolację. I potem dopiero też wyszło, że on nie miał też czasu zjeść obiadu. A ja oczywiście, jak to ja, 50 innych rzeczy, więc delikatnie się spóźniłem około godziny. I po prostu przychodzę i myślałem, że mnie zabije. Autentycznie, bo co się pojawiło? Pojawił się głód fizyczny, pojawiła się złość, bo byliśmy umówieni, ja nie przyszedłem. Pojawił się samotność i po prostu jak mnie zaatakował, jak na mnie wybuchł. Faktycznie miał trochę racji, ale nie kontrolował tego, co mówi. Nie? I to obnażyło jakby emocje, pewne niepoukładanie. I warto sobie przyglądać się sobie i warto się wprowadzać w różne doświadczenia głodów po to, żeby siebie poznać. To jest pierwszy powód, dla którego mamy wejść w głód. Czyli głód to jest niezaspokojenie pewnego pragnienia, które mam w jakiejś sferze. Po co on jest? Po co mi jest dany? Po pierwsze, po to, że ja poznaję wtedy siebie. Że ja poznaję swoją emocjonalność, swoją wrażliwość. Ja to zawsze mówię ludziom, jak chcecie się poznać jako para, idźcie razem na pielgrzymkę.
To jest czas, kiedy jest człowiek zmęczony, kiedy pada deszcz, kiedy trzeba przyjść, jeszcze rozbić namiot, zatroszczyć się o coś, zrobić sobie jedzenie. I to jest piękny czas, kiedy tak naprawdę człowiek w sytuacji jakiegoś głodu, właśnie owego hard, hungry, angry, lonely, tired, będzie się na coś rzucał. I wtedy tak naprawdę poznamy, co jest w głębi naszego serca. Niekiedy się pojawia jakiś głód niezaspokojonych potrzeb. Jest mi zimno, biologiczne potrzeby są niezaspokojone, jestem zmęczony, jestem może samotny, bo coś mi nie poszło na odcinku i wtedy tak naprawdę wychodzi wszystko, co jest w nas. To jest najpiękniejszy moment. Słuchajcie, to są najpiękniejsze momenty, najbardziej cenne i trzeba uchwycić i potem nad nimi pracować. Dlaczego ja się tak zachowałem? Co się zrodziło? Co wtedy ze mnie wyszło? To jest pierwsze. Odczytanie tego, co jest ukryte gdzieś we mnie, w głębi mnie. Po drugie, wchodzenie w głody rozmaitego rodzaju uczy wytrwałości. Uczy wytrwałości. I ta wytrwałość jest niezwykle ważna, bo w naszym życiu będzie wiele momentów, kiedy nie będziemy mieć zaspokojonych naszych potrzeb. I jeżeli będziemy świadomie wprowadzali się w różne doświadczenia, to potem będziemy w stanie przeżyć różne trudności, które życie nam ześle. Dlaczego Maksymilian Maria Kolbe potrafił wytrzymać 17 dni bez jedzenia w bunkrze głodowym i przeżył? Bo on przez lata ćwiczył się w rozmaitych postach. I będąc w tym bunkrze nie złorzeczył, ale śpiewał na cześć Pana. Bo wcześniej sam wprowadzał się wielokrotnie w różne miejsca, w różne punkty, gdzie doświadczał głodu. To samo Danuta Siedzikówna, tak zwana Inka, która nie mając jeszcze 18 lat była gotowa umrzeć za ten kraj. Ale ona też wielokrotnie ćwiczyła się w różne rzeczy. Kładła sobie kostkę czekolady, którą bardzo lubiła. Przez cały dzień chodziła ćwicząc, żeby nie zjadła tej czekolady. Spróbuj tak cały dzień pracować na komputerze i ani razu nie wejść na Facebooka albo na demotywatory. No nie? I to jest pewne ćwiczenie siebie. Nie? Zmaganie się. I cię do czego ciągnie i walczysz. Jeżeli będziesz wytrwały w jednej sferze, to będziesz też wytrwały w drugiej sferze. Dlatego Ewagriusz z Pontu mówi, że pierwszą formą doświadczania siebie i ćwiczenia siebie to jest post. Nie? I to jest pierwsza umiejętność, z którą mamy walczyć. Obżarstwo. Wprowadzić siebie w doświadczenie głodu i wytrwać w nim. A wtedy będziesz w innych sferach też potrafił się rozwijać. Czyli uczenie się wytrwałości. Fajnie o tym mówił u nas na rekolekcjach Marcin Gajda w seminarium. Opowiadał dwa przykłady. Pierwszy pociąg. W pociągu mamusia z 6-letnim synkiem i z babcią tego chłopca. No i jadą i przez całą drogę on tam biega po tym przedziale, krzyczy, a te po prostu skaczą wokół niego i cały czas może zjesz, może coś się napijesz. Po dwóch godzinach jazdy w końcu chłopiec zdecydował się zjadł jogurcik. Wielkie szczęście. I drugi przykład. Mówi, tylko nie pamiętam, czy on czytał o tym, czy był po prostu w Stanach, w rezerwacie indiańskim, w rezerwacie dla Indian. 8-letni chłopiec, wszystko w porządku, normalny czas w całej wspólnocie. Wychodzi mama i do 8-letniego chłopca mówi, przez najbliższe 2 dni nie jesz. Nie dlatego, że nie ma jedzenia, tylko dlatego, żebyś się ćwiczył. Mówiła, że on opowiada to ten przykład na rekolekcjach dla narzeczonych. A potem zadaje pytanie, drogie panie, potem którego byście chciały za męża? Czy tego chłopca z pociągu, czy tego Indianina? I zobaczcie, nie, to jest kwestia pewnego ćwiczenia się w wytrwałości. Bo co? Bo potem będą przychodziły pokusy, trudności, zmagania. To jest niesamowite, jak mi para opowiada, wytrwali w czystości do ślubu. I potem ona mówi, on pojechał do pracy do Anglii, jestem spokojna. My byliśmy w takich sytuacjach,
w takich momentach, że ja byłam gotowa wszystko oddać. I on powiedział nie. Postawił granicę. I mnie kochał. I ja wiem, że jak on pojedzie, wyjedzie, spotka jakąkolwiek dziewczynę, jak umiał się przy mnie powstrzymać, to przy niej też będzie się umiał powstrzymać. Dlaczego? Bo uczył się wytrwałości. A teraz, jeżeli przy tobie nie był się w stanie powstrzymać, jeżeli nie było problemem od razu współżycie, to jaką masz gwarancję, że wyjedzie na 3, 4, 5 miesięcy, będzie gdzieś daleko? Gdzie on miał się nauczyć tej wytrwałości? Jest samotny, hungry, angry, lonely, tired. I pojawi się ładna sekretarka. Jeżeli nie było tej wytrwałości, to nie ma gwarancji, jeżeli nie było walki z głodem. I doświadczenie głodu, ostatnia rzecz, to jakby powoduje, że ja uczę się walki z pokusami. Że tak jak mamy w tej Ewangelii o pokusach, że Jezus w tym momencie jakby doświadczył samego siebie. I to jest też wprowadzenie i bycie blisko razem z Jezusem. I ostatnia rzecz, przedostatnia, powtórzone prawo, 8 rozdział, 2-3 werset. Będziemy ten tekst jutro jeszcze też rozważali. Jest on mocny i właśnie mówi o tym też doświadczeniu głodu. Brzmi tak. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 40 lat na pustyni. Te słowa mówi Mojżesz, już u kresu, właściwie przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu. Czy strzeżesz jego nakazów, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś, ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Zobaczcie, Bóg świadomie, z pełną premedytacją wprowadza Izraelitów w doświadczenie pustyni, w doświadczenie głodu. Aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twoim sercu. Czy strzeżesz jego nakazów, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód. I to jest, myślę, takie kluczowe i wiążące na koniec. Żebyśmy mieli świadomość, że jeżeli doświadczamy głodu, jakiegoś pragnienia, które nie jest spełnione wewnątrz naszego serca, to nie znaczy, że Bóg się o nas nie troszczy. Więcej, to może świadczyć, że bardzo, ale to bardzo się o ciebie troszczy. I wprowadza cię w takie doświadczenie. I ostatnia rzecz, to co mówiłem na konferencji. Pamiętajmy, że głód fizyczny rodzi się z braku. W sensie takim, że ja nie zajadam, nie jem czegoś fizycznie. Natomiast głód na poziomie duchowym rodzi się w odwrotną stronę, że ja jem, że ja spożywam Boga, że ja się Nim karmię. Oczywiście też jest ważny ten wymiar tego, żeby poodcinać to wszystko, co zażeram, ale żeby też spożywać, jeść Boga, jeść Jego Słowo i wtedy moje pragnienie, mój głód będzie narastał i narastał. I będę coraz bardziej się zaspokajał Bogiem i jednocześnie coraz bardziej będę Go pragnął. I to są dwie rzeczywistości, które będą się wzajemnie pokrywały. Bycie coraz bliżej Boga powoduje jeszcze Jego większe pragnienie, a większe pragnienie powoduje jeszcze większe nasycanie się. I Bóg to wszystko wypełnia. Bo to jest dziura bez dna w naszym sercu. Bo jesteśmy stworzeni na obraz Boży.
I Bóg, który jest nieskończony, jako jedyny jest w stanie tę dziurę wypełnić. To tyle na dzisiaj. Głód to jest niezaspokojenie jakiejś mojej potrzeby, jakiegoś mojego pragnienia w pewnej sferze, czy to biologicznej, czy psychicznej, czy duchowej. Bóg mi je daje po to, żeby odkryć moje wnętrze przede wszystkim, żebym mógł zobaczyć to, co jest wewnątrz mnie. I po drugie, żeby mnie wypróbować, żebym mógł nauczyć się wytrwałości, przejść pokusy, żeby wytrwać potem w przyszłości w trudniejszych doświadczeniach, które na różne sposoby będę doświadczał.